Serdecznie Państwa witam. Dziś pragnę zaprosić na koncert 22 maja o godzinie 18 w auli imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. To będzie recital fortepianowy koreańskiej, znakomitej młodej osoby Su Jong-an. Z tą pianistką wiążą się wspaniałe koncerty w całej Europie, na świecie, bowiem jest ona laureatką blisko 20 konkursów. Ostatnio wygrała konkurs imienia Marii Canals w Barcelonie, a także konkurs imienia Beethovena w Bonn. Jest więc w jej osobie wszystko, co można traktować jako talent, pracowitość, przekonanie o pięknie sztuki dźwięków i nadzwyczajna wrażliwość. W jej recitalu, który jest także wpisaniem się wydarzenia w święto błogosławionego Piotra Frassatiego, patrona studentów, usłyszymy utwory Beethovena, Debussy'ego i Chopina. Beethovena, genialną sonatę. Sonatę księżycową, op. 27, numer 2. Sonatę właściwie romantyczną, mimo że autorstwa, rzec można, jednak klasyka wiedeńskiego. Cztery preludia Debussy'ego o tak niezwykłych tytułach jak Taras audiencji światła księżyca, Dziewczyna o włosach jak len, Wróżki są niezwykłymi tancerkami oraz preludium, które ja uwielbiam, muszę powiedzieć, Dźwięki i wonie krążące w powietrzu wieczoru. I część chopinowska spotkania z Su Jong-an to będzie cykl mazurków op. 59 oraz wspaniała trzecia sonata Hamol op. 58. Drodzy Państwo, to koncert dla wszystkich. To spotkanie z młodą osobą, która tak wiele otrzymała z nieba i która doskonale wie, jak ten dar wykorzystać. Zapraszam na koncert Wstęp wolny. Godzina 18, 22 maja. KUL.